Ahoj, mamośki, z tej strony Momo i witam was w lipcowym odcinku Brzoskwinki. Dzisiaj jest totalnie na szybko, totalnie no make-up, totalnie w ogóle nic. Jestem w szoku, że to nagrywam, ponieważ mam tak mało czasu, naprawdę. Tak szybko, zanim przejdę do odcinka, to muszę wam opowiedzieć historię, dlaczego mam tak mało czasu. Więc wróciłam z Niemiec. Montowałam vloga i inne filmiki i teraz właśnie nagrywam tą brzoskwinkę. Myślałam, że się z nią nie wyrobię, ale jednak się wyrobiłam, także brawo dla mnie. I lecimy do odcinka. Anime miesiąca. Anime miesiąca ma angielski tytuł Are You Lost, a japoński tytuł brzmi Sonan Deska. I ogólnie te anime wyszło w 2019 roku, ale moim zdaniem jest to jedna z bardziej wakacyjnych anime, ponieważ po pierwsze jest bardzo komediowe i edgy, ale to nie jest aż tak bardzo istotne. Po drugie opowiada o grupie dziewczyn, które są na bezludnej wyspie. I żeby wam tak bardzo nie spoilerować, to powiem tylko tyle, że jest tam bardzo dużo elementów survivalu i właśnie dlatego polecam wam to anime w tym filmiku, ponieważ sądzę, że obejrzenie takiego czegoś właśnie w czasie wakacji może naprawdę dać dużą ilość wiedzy potrzebną na różne wyprawy, także tak. Ja osobiście oglądałam te anime jakoś bardzo na początku mojej ścieżki, czyli tak jakoś 2019-20, coś takiego, ale bardziej 2019. I powiem wam, że naprawdę jest prześmieszny, naprawdę dużo się z niego dowiedziałam, także polecam, jeżeli lubicie survival, to na pewno wam się spodoba. Czas na pytańka. Dostaję dość dużo pytań. Jakie anime oglądałam? Moi drodzy, ja oglądałam anime ponad setkę, więc wymienianie teraz wszystkich byłoby bez sensu. Jeżeli chodzi o jakieś moje topki czy coś, musiałabym się bardziej zastanowić, ale Naruto w sercu, a anime oglądałam tak dużo, że nie chcę mi się wszystkich wymienić. Czas na ulubieńca miesiąca. Ulubieńca miesiąca jest plakat z Attack on Titan, który kupiłam w Niemczech za 9 euro, także nie wiem, czy cena jest adekwatna, czy nie, ale ten plakat jest cudowny, kocham go i w sumie się cieszę, że go kupiłam, więc ulubieniec miesiąca. Czas na kanji miesiąca. Kanji miesiąca jest to Yama. Yama oznacza górę, wygląda właśnie w ten oto sposób. Stwierdziłam, że góry to są super, to jest super miejsce na spędzenie wakacji, także fajnie by było znać kanji góry po prostu, także po prostu góra. Teraz czas na cytat z anime, także uwaga. Najlepszy sposób, aby żyć pełnią życia, to być dzieckiem bez względu na wiek. Gintama. Jeżeli chodzi o ten cytat, to jest on bardzo bliski mojemu sercu, ponieważ naprawdę się z tym zgadzam. W sensie uważam, że bycie takim wiecznym dzieckiem, w sensie ta dziecięca radość jest cudowna i niezależnie od wieku, bycie takim po prostu szczęśliwym jest super i myślę, że naprawdę to sprawia, że życie jest piękniejsze. I nie mówię tutaj teraz o tym, żeby być takim dziecięcym we wszystkim, no bo to logiczne, że trzeba być poważnym w niektórych sprawach, ale takie codzienne łapanie dnia taką dziecięcą radością jest przepiękne i myślę, że ten cytat idealnie to oddaje. Okej, i czas na przeskwinkowe wyzwanie Momo. W tym miesiącu proszę was o jakiś wakacyjny cosplay, na przykład jakaś postać w wydaniu wakacyjnym albo coś w tym stylu. Róbcie co chcecie. Ja pewnie też coś zrobię. To chyba by było na tyle w tym odcinku, ponieważ tak, mam mało czasu dosłownie, muszę to teraz szybko montować i wstawić, żeby było na jutro, bo dzisiaj jest 15, jest 22 albo 3, nie wiem. Jest już późno, muszę to teraz zmontować szybko, także życzcie mi powodzenia, żeby mi się udało. Ja się z wami żegnam. Pamiętajcie o subskrypcji, o komentarzu, o łapeczce w górze, o Instagramie, o TikToku i ciao, matane!